Siemanko, z tej strony Brutus z Brygady Bogieniaki. Dzisiaj obiecywana druga część na temat bagnetu AK-47. Tak jak widzieliście, udało mi się go naostrzyć, więc teraz możemy troszkę zobaczyć to z bliska, bo mam nową, używaną kamerę, więc jakość będzie trochę lepsza. Widać, że to nie jest jakaś tam super robota, ale działa. No papier tnie, tak jak było widać. I możemy teraz sobie porozmawiać trochę na temat tego właśnie bagnetu. Rękojeść jest wykonana z jakiegoś tajemniczego polimeru, która składa się właściwie z dwóch części. Tutaj widać, że są to na pewno dwie części połączone za pomocą tego tutaj jakby pinu. Nie wiem dokładnie, jak to działa, ale widziałem, że facet rozkręcił to. Więc ta cała część się zdejmuje, można ją zdjąć, natomiast tej części nie da się zdjąć, bo jest trzymana przez ten elemencik tutaj. Montujemy go do karabinu za pomocą tego tutaj urządzenia, nie wiem, przycisku, tak? Znaczy, no nie, no tu jest zatrzask, w tym miejscu jest zatrzask, natomiast tu jest przycisk i po naciśnięciu go, bardzo ciężko chodzi, ale jak się go naciśnie, to się chowa, tak, i wtedy można bagnet zdjąć z broni, natomiast ja nie mogę wam tego pokazać, może uda mi się znaleźć zdjęcie, więc załączę zdjęcie. No, na moją replikę akurat nie pasuje ten bagnet, mam trochę inną replikę. Nie dostałem do bagnetu pochwy, ponieważ kolega miał ją przymocowaną do szpeju, a jak wiecie, znaczy, no, załączam tutaj zdjęcie też, jak wygląda pochwa i bagnet. Więc tak jak widać, taka pochwa nie ma żadnego systemu montażowego do systemu MOLE. Więc tak jak miał zamontowane, tak już wolał to zostawić, więc ja pochwy jako taką nie dostałem, a ona jest ważna. Bo po to właśnie jest tutaj ten otwór. W pochwie jest druga część, którą się wkłada tutaj po prostu i wtedy można prawdopodobnie używać tego do cięcia drutu czy też ogrodzeń, na przykład jak się gdzieś tam żołnierze próbują dostać, no to sobie tam tną to ogrodzenie i wchodzą. Nie wiem, czy to działa, podobno działa, ktoś tam to sprawdzał i to działa, więc chwała mu za to. My możemy mówić, że tak, działa, na pewno działa. No dobrze. Teraz może trochę o wymiarach. Zanim zacznę może o wymiarach, to powiem wam jeszcze tyle, że bardzo trudno jest znaleźć cokolwiek w internecie na temat tego bagnetu i nie mogę wam za wiele na ten temat powiedzieć, dlatego odsyłam was do lektury książki i tutaj też wrzucam zdjęcie okładki, żebyście mogli wiedzieć, jak to wygląda, kto to napisał i tak dalej. Tam na pewno będzie wszystko napisane, ja natomiast, no, sorry, nie udało mi się zbyt wiele znaleźć, więc mogę wam tylko powiedzieć, jak to jest zrobione. No nie, jak to jest zrobione, to na pewno nie mogę wam powiedzieć. Więc tak, na początek, wymiary, tak? No i wiem już, że bagnet ma 27,5 cm długości całkowitej. Długość całkowita, tak, to jest jakieś 27,5 cm. Głownia to jest jakieś 15 cm. Później mamy ten jelec tutaj, który jest montowany do karabinu. On ma tam, załóżmy, tam 6 mm. I rękojeść 12, no to powiedzmy, że ta część ma te 12,5 cm, natomiast głownia ma 15 cm. Grubość tej głowni to jest... Trudno jest gdziekolwiek to pokazać, może w tym miejscu najłatwiej będzie, że to jest 3 mm. Udało mi się wyczytać, że bagnet waży 0,55 kg, czyli 550 gram, czy jak kto woli. Natomiast nie wiem, czy to jest waga podana z pochwą czy bez pochwy. No niestety nie mam tej pochwy, nie mogę wam tego powiedzieć, nie mam wagi, więc tego też nie mogę powiedzieć. Na wielu zdjęciach bagnet przedstawiony jest, że tutaj mamy coś w rodzaju ząbkowania, natomiast na tym egzemplarzu tego nie ma.
Więc tutaj też trzeba by pewnie było zajrzeć do tej książki, o której wspominałem wcześniej, i tam na pewno wszystko będzie napisane. Szlif mamy jednostronny, wyprowadzony z jednej strony. Ja go tylko trochę zmieniłem, bo cały czas był jednostronny, więc tutaj niewiele odbiegłem od oryginału. Poza tym, że zmieniona jest na tyle, że można go używać jak noża. No i z tej strony, tak jak mówiłem wcześniej, wyprowadziłem tę małą krawędź tnącą, dlatego że już nie chciałem się tego szlifować z tej strony. To trochę było z mojego lenistwa wynikło. No ale już tam te 1,5 godziny, ja tam pewnie nawet dłużej siedziałem, więc już mi się troszkę już nudziło i chciałem sobie pracę przyspieszyć, więc wyprowadziłem z tej strony szlif. I tak to nie jest egzemplarz muzealny, to będzie Bardzo fajnie używane. wygląda. Wygląda ten kałasznikow, to nie jest kałasznikow, chociaż jak się patrzy na ten bagnet, to od razu się kojarzy, że to jest właśnie na pewno jakaś część karabinu. To nie wygląda jak jakiś nożyk do bushcraftu, survivalu, to wygląda jak narzędzie, jak część czegoś większego, tak bym powiedział. Chciałem zrobić porównanie do Cold Steel SRK. Czemu nie? Proszę bardzo. Cold Steel SRK leży obok. Razem prezentują się całkiem fajnie. Fałszywka, co się nazywa ostrze fałszywe. No tutaj też jest fałszywka wyprowadzona. W ogóle zapomniałem powiedzieć, że ostrze tego typu to jest tak zwany clip point, czyli kształt zbliżony do Bowie. Noże typu Bowie to są typowo westernowe noże, to o tym to innym razem. Natomiast ten kształt jest stworzony do przebijania. Głównie lepiej przebija to niż sztylet, podobno. Ja takich testów nie przeprowadzałem. Dlatego podałem ten nóż do porównania, ale tadam, tadam, musimy też dołożyć jakąś polską myśl techniczną, czyli nóż WZ92, którego recenzję próbuję zrobić już od prawie roku i nie udaje mi się, ale kładę go obok i zrobię wam kilka ujęć, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Coś więcej, no trzeba kupić książkę. Jedyny minus, książka kosztuje tyle samo co sam bagnet, więc może lepiej kupić bagnet i go używać, albo kupić książkę i posiadać wiedzę, bo wiedza to jest ekwipunek dźwigany codziennie, który nic nie Dziękuję waży. bardzo. Do zobaczenia w następnym filmiku. Bagnet AK-47. Co ja mogę o nim powiedzieć? Właściwie to chyba nic nie mogę o nim powiedzieć, bo niewiele mi się udało znaleźć w internecie na Dzisiaj temat mi w tego ogóle nie noża. wychodzi ten filmik, nic a Kość nic. 12,5 cm, głownia 12.